W internecie pojawiło się emocjonujące nagranie, na którym widać, jak polscy żołnierze bronią granicy naszego państwa przed sporą grupą agresywnych, szturmujących umocnienia imigrantów, którzy atakowali polskich żołnierzy kamieniami i kijami. Cała niebezpieczna sytuacja była w miejscu, w którym nie było zapory, a tłum migrantów od żołnierzy oddzielał jedynie płot z drutu kolczastego, który, jak widać na fragmencie wideo, był już uszkodzony. Na pierwszym nagraniu widać żołnierzy z tarczami oraz pałkami teleskopowymi, którzy biorą na siebie wszelakie rzeczy, jakie lecą w ich stronę, typu kamienie, konary, kije i nie wiadomo co jeszcze, i zasłaniają to tarczami. Z za ich pleców, ich koledzy w stronę agresywnych cudzoziemców rzucają granatami, najpewniej hukowymi i dymnymi. W tle słychać bardzo dużo oddawanych strzałów, najprawdopodobniej w powietrze, oraz uprzejmości, jakie polscy żołnierze ślą w stronę przybyszy. A których tu nie wrzucę, bowiem są niecenzuralne. Mówiąc cenzuralnie, polscy mundurowi każą im odejść. Na drugim nagraniu na samym początku widać, tak jakby przybysze się wystraszyli, kiedy polscy żołnierze zaczęli strzelać oraz krzyczeć i zaczęli biec w drugą stronę wzdłuż drutu kolczastego. Wraz z nimi polscy żołnierze po naszej stronie zaczęli biec wzdłuż pasa granicznego. Nielegalni imigranci cały czas byli bardzo blisko naszej granicy i usiłowali ją forsować, jednak polscy żołnierze po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i zareagowali bardzo stanowczo, co pozwoliło zapobiec atakom. Oba filmy bardzo szybko zyskały popularność w sieci, mają już miliony wyświetleń i spotkały się z pozytywną oceną. Wielu komentujących pisze, że rośnie im serce, kiedy widzą broniących naszych granic żołnierzy. Nagrania stały się popularne nie tylko w Polsce, ale również na zachodzie. Gdzie tamtejsi obywatele krajów dotkniętych problemem z nielegalną migracją doceniają fakt, że Polacy się przed tym bronią. Wiele dużych i oficjalnych zachodnich mediów publikowało to nagranie. Choć od jakiegoś czasu na granicy zapanował względny spokój w porównaniu do tego, co było wcześniej, tak jednak przez ostatnie dni znowu widać większą intensywność prób dostania się do Polski oraz ataków na polskie służby. Te nagrania jedynie obrazują, jak sytuacja naprawdę wygląda i z czym polski żołnierz musi się mierzyć służąc na granicy. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Zachęcam również do udzielania swoich opinii w komentarzach.